Turniej zbliża się do końca tak naprawdę, bo zostało jeszcze półtora miesiąca około do jego zakończenia. I po raz czwarty spotykałem się ze sobą Piotr, czyli Opelu, oraz Krzysztof, czyli Dobi FM. Może przypomnę wyniki w lidze u siebie. Krzysztof przegrał 1-2 z Chelsea. Natomiast w Pucharze Ligi był ten sensacyjny, pamiętny rezultat 8-4 dla drużyny Chelsea na własnym stadionie i 1-1 na wyjeździe. Teraz czwarty mecz, Liga. Zacznę może od Krzysztofa, który jako gość powie mi, czy widzi jakieś szanse na urwanie choćby jednego punktu ekipie Chelsea na wyjeździe, która, jak wiemy, demoluje wszystkich generalnie w lidze. Szczerze w to wątpię, bo ogólnie już ten turniej jest dla mnie troszeczkę na straconej pozycji. I gdyby nie fakt, że mam dość dobrze motywującą mnie osobę w Polsce, to pewnie już bym był załamany. Ale jest okej. I mam nadzieję, że Piotrek jednak, mimo tego, że ma teraz niedługo fajne mecze przed sobą, to może jednak straci trochę na moralach swoich piłkarzy i przegra ze mną na wyjeździe. Byłoby ciekawie, naprawdę. Choć myślę, że będzie trudno, bardzo trudno. A Piotr, generalnie myślę, że Liga to już jest sprawa rozstrzygnięta, bo zostało tam ci do zdobycia praktycznie kilka oczek, żeby przypieczęczować sukces, czyli pewnie nie spinasz się zupełnie. Nie, nie spinam się zupełnie. Za 3 dni mam pierwszy mecz ćwierćfinału Ligi Mistrzów w City, więc tam zagra pierwszy garnitur piłkarzy, tutaj gra druga jednastka. W dodatku mam trochę ograniczeń kadrowych po rejestracjach, po transferach w okienku zimowym, więc to jest straszny miks piłkarzy w tym spotkaniu i nie liczę na wiele. Gram u siebie co prawda, ale nie liczę na wiele. A zatem powodzenia i widzimy się po zakończeniu spotkania.